Nagrywam tutorial po prostu. To będzie wyciszone, możecie mówić, nie? Bo ten fragment będzie wyciszony. Tylko muszę to przez chwilę nagrać jako takie intro, ala intro jest zdjęcie. A no właśnie. Ale będzie chciał zarobić. No. Zarobić? Ale teraz to tak, tego zaraz. Dobra, dzisiaj prezentujemy serwer, który jeszcze nie jest odpalony. Dobry. Tak, to jest nasz honorowy gracz. Pierwszy. Dobry. Tak w ogóle siema, jestem... Ja to Kukik, na innym troszkę kanale, ale Kukik. No i przedstawiamy. Chociaż mam na niku słownik. Nie słownik, tylko sownik. Słownik, a czemu? Słowem jest to fajnie. No bo mi się tak podobało, jak mi się skojarzyło fajnie. Matura to bzdura. Dobra, idziesz ze mną oprowadzać, czy sobie pochodzi, czy sobie będziesz budował? Okej. Okay. To chodźmy, zacznijmy od spawnu. To tak. Oczywiście serwer. Tak, serwer jeszcze nie jest odpalony. Będzie odpalony dopiero tak za tydzień, może więcej, nie wiadomo. Ale przewodnim tematem serwera są dwie nacje, gdzie rywalizują pomiędzy sobą nowoczesny Rzym i Chiny. Chiny, jak widać, jeszcze nie są skończone. Najpierw oprowadzę was po Chinach. Idziesz ze mną? Ty. Ja cię nie widzę. O, jesteś. A chodź, oprowadzimy ludzi po Chinach. To jest jakaś wieża. Coś takiego. Nie wiem co, bo to budował. Świątynia. To zamknij się, bo my to nagrywamy. No właśnie. Dobra. To jest świątynia, nie wiem kto stworzył, ja nie, tu stworzył Mikołaj z geredek.pl. Nie wiem do czego to służy. Ale tak, tutaj mamy coś uciętego, bo mnie odlagowało. Nie, ale to mnie najbardziej rozwala. Według was to jest wąż. Czy to jest według was wąż? Czekaj, zapytamy się, prosimy o komentarze, czy to jest wąż, tak jak my to uważamy, czy to tak jakby według autora to jest smok. O, a autor lata obok niego. On twierdzi, że to jest smok. Powiedz, że to jest smok, panie z Gretku. To jest smok. Powiedz głośniej. To jest smok. Dobra, ankietę proszę... Proszę pisać, czy to jest smok, czy wąż. Pod komentarzami. Tak, teraz przedstawimy tutaj mały pałacyk chiński. Dajcie mi! Daj mi game mode, bo ja za to w ogóle nie nadążyłem. Masz fleja? Tak, to jest świątynia chińska, która została zbudowana przeze mnie. Jest duże drzewko. Nic nie ściągam! Tego by trzeba wyrzucić. Nie, dobra, nie usuwaj tego, nie usuwaj no tego. Dobra, jest jeziorko. Jest jeziorko, mniejsza z tym. Jest święte drzewko bonsai, ale w środku autor się leni i nie chce uzupełnić w środku. Aha, autor to ja, dobra, zrobię. Mniejsza z tym. Ale jestem tego autorem. No wiem, ale ja to zrobię. Dobra, to twoje już zadanie. Dobra, teraz lecimy do mojego prawie skończonego Rzymu. Nowoczesnego. Rzym jest oczywiście Hapaj dzidę, fujaro. Największy. Tak, jest Rzym piękny. Rzym praktycznie ja cały robiłem. Jest piękny. Tego pana chyba zaraz wyrzucę z tej konferencji. Powiedzę, że żuję. To jest moja konferencja, więc ja go wywalę. Wywal go. No, nie, dobra, no. Będziesz grzeczny. O, to jest wrota Hadesu, które są wypełnione lawą po brzegi na dole, ale jest zagrożony, nikt nie wpadnie. Mam taką nadzieję. No. Też niektórzy są zdolni. Ale jak będą eventy, to będziemy tam ich teleportować, oczywiście. Dobra, tak. Zostaw mnie tą podką niewidzialności, no i nie widać mnie. No widać mnie, masz szczęście. Jak to zrobiłeś? Nie wiem. Dobra, tutaj mamy taki hol jeszcze zamknięty. Tu będą różne rzeczy. Enchant, takie różne, jak na razie tam jest tylko spawn potworów. Nic więcej. Wszystko gra za 5 kręgów. 5, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, a nie, 6. Dobra, 6 kręgów. Mniejsza z tym. O, tu mięsko zombie. Miam, miam. A tu są takie małe pokoiki. To są hotele, w których na początku możecie się zagospodarować. Macie tutaj pieczyk, crafting, łóżeczko. To nawet macie enchanting i kowadło, co jest przesadnie dla... co jest przesadnie jak dla mojego współwłaściciela serwera drugiego. Ale mniejsza z tym. Tak, oprócz tego w moim królestwie jest zaproponowane nie tak jak w Chinach. Zamknij się. U mnie jest mob grinder, który można wam zaprezentować. Zaraz będę musiał tego... Zamknij się! Poczekajcie chwilę. Może musimy go wywalić. No, tu jest mob grinder. Tego go pana po... O, tak? Dobrze, nie będzie przeszkadzał.
Dziękujemy. Czekaj, czekaj, mnie zlagowało, tak latać nie mogę. No dobra, to tyle. O, patrzcie. Idą. To jest Julia. Idą do nas. Nie rozumiem. I patrzcie, tam się spawnuje dużo mobków. Znaczy to jest zamknięte, bo są przysypane pochodniami spawnery, ale... Ale działa to o wiele bardziej wydajne są. Pokoi jest dosyć dużo, pokoje są niestety małe, ale będą działki, które nie są jeszcze zrobione. Ale działki będą bardzo dużo kosztować, niestety, więc trzeba... Niestety. Więc trzeba pracować. A tu? Czemu to jeszcze nie są? Aha. Dobra, warp... Wpiszmy... Warp... PvP. Warp PvP. Polega coś takiego jakby przetrwanie w kuli. On mnie denerwuje. Dobrze. Tak, bo przetrwanie w kuli, to jest PvP. Już się tapam. Proszę. Przetrwanie w kuli, tu po prostu gracze się napierdzielają, ile wlezie. Mamy tak, mały mini zamek. Porośnięty trochę lianami. Niestety, ale tutaj nie ma skrzynek, może kiedyś będą skrzynki. Może coś będzie. Tak, tu mamy obóz koncentracyjny, wieże. O, tu są skrzynki, macie skrzynki, których nie mogę otworzyć. O, tu jest tajne przejście, zapamiętajcie sobie to. A, już daję poradniki z kuli. O mój Boże. Gdzie ty jesteś? Tu jest takie tajne przejście, ale wychodzi się zupełnie inaczej. Proszę Państwa, wychodzi się tak. Widzicie, my tu mamy problemy z takimi ułomami, niestety, na tym serwerze. Niestety. Niestety. Tylko panować trzeba. No widzicie, jeżeli będziecie też tacy nieodpowiedzialni i będziecie zachować się jak tamten idiota, też tak będziecie ukarani. No właśnie. No niestety. No. Jeszcze pokażemy tutaj. To jest takie tajne przejście przez jaskinie przeprowadzone, ale bardzo pomysłowe. Tego nie widać, jak się jest na środku, ale jest. Wchodzi się pod wodą, praktycznie niewidzialne przejście, jest wodna winda, no pyk, pyk, pyk i wychodzi się w zameczku. Proszę was bardzo. Tak, pokażemy jeszcze Murchiński na spawnie, spawn. Ciepniemy od razu kolegę. No, dobra, już się proszę. I pójdziemy od początku, do samego końca nie dojdziemy, bo mur ciągnie się przez około 2000 kratek. Jest tak. Dupny. I się tak ciągnie, możemy pojumpować, jump, no i się jumpnąłem za mur. Nie, w każdym momencie jest dokończone też, bo niektórym się nie chciało. Ja tu widzę baśki, flipery. Dobra, idziemy na spawn. Chodź tutaj, kolego. Chodź, idziemy do twojego domku i się pożegnamy ładnie z widzami. Okay, z widzami, jeżeli ktoś będzie to oglądał. Ała. Nie pytajcie się, dlaczego domek jest zielony. Bo ja wam na to nie odpowiem. Tak. Więc... przepraszam, kolegi mi się pamiętały. Dawid! Pójdź się w tą stronę, na F5. Cicho, bądź jeszcze tam, Mikołaj. Chodź tutaj. Dobra, to się żegnamy, pomachajmy. No, pa pa! A, nie bij mnie! Nie, nie, nie! Ja uciekam.